zmiana ze względu na ilość osób w gospodarstwie domowym. I tutaj pojawia się ten najważniejszy zapis, to znaczy zapis mówiący o tym, że już pojawia się stawka dla osób samotnie funkcjonujących w gospodarstwie domowym, a więc od jednej osoby. Potem mamy, jeżeli chodzi o te kolejne stawki, to są 2 i 3 osoby i 4 i więcej. Jeżeli chodzi o segregację, to mamy tutaj, myślę, że to Państwo w jakimś tam sensie powinno satysfakcjonować, to będzie kwota 14 zł teraz. A więc ona uległa zmianie, natomiast nie zmieniła się od jednej osoby, natomiast nie zmieniło się nic, jeżeli chodzi o 2-3 osoby, pozostaje bez zmian 28 zł, 4 i więcej 38 zł. A więc z jednej strony troszeczkę poszli Państwu na rękę, tak, zmieniając tą stawkę, ale z drugiej strony teraz uderzono w osoby wielodzietne, bo te stawki już będą większe. Natomiast, proszę Państwa, my przypominamy kilka rzeczy. Na przykład pojawia się kwestia, proszę Państwa, trzeba mieć też świadomość, że w ciągu kilkunastu miesięcy Państwo będą musieli po raz trzeci składać deklarację. Kiedy my, proszę Państwa, mówiliśmy o naszym projekcie uchwały, to zarzucano nam, że po raz kolejny trzeba będzie złożyć deklarację, więc to użyto jako pewien argument. Teraz, kiedy po raz trzeci trzeba to zrobić, już nie jest to żadnym argumentem, nie jest to istotne, nie ma problemów ze składaniem deklaracji.